Kochani, w związku z tym, że nadszedł czas wakacji, a wakacje służą generalnie do tego, żeby odpoczywać, a jest sporo też nieporozumienia, jeśli chodzi o to, w jakim zakresie odpoczywamy i co odpoczywa, to ja chciałbym powiedzieć dzisiaj do Was o takim jednym z ulubionych tematów w kościołach charyzmatycznych, czyli o dyscyplinie. Zacznę może od tego, że tak jak sobie przeglądałem swoje życie, jak się tak weryfikowałem, to widzę jedną bardzo prostą zależność. Im bardziej wzrastam w łasce, tym jestem bardziej zdyscyplinowany. Próbowałem to pojąć intelektualnie, próbowałem to zrozumieć w wymiarze naturalnym. Tego się nie da. Nie da się tego tak zrozumieć. Jeśli jest dusza leniwa i od razu szuka w łasce czegoś, żeby nie robić, jakiegoś nieróbstwa, to ona w tym nie dojrzeje, ona się w tym nie rozwinie. Ale zobaczyłem jedną prostą zależność, tak? Że im bardziej wzrastam w łasce, tym bardziej jestem zdyscyplinowany. Będę chciał dzisiaj trochę do Was na ten temat mówić. Wiecie, kiedy przyglądamy się na życie Jezusa, to chyba nie budzi wątpliwości nikogo z Was, jak bardzo zdyscyplinowanym człowiekiem był Jezus. Bardzo zdyscyplinowany był Jezus, kiedy chodził tutaj w ciele po ziemi. Kilka fragmentów to potwierdzenie. Ewangelia Mateusza, 14 rozdział, 23 werset. A gdy rozpuścił lud, wstąpił na górę, aby samemu się modlić. A gdy nastał wieczór, był tam sam. Ta sytuacja ma miejsce po tym, jak Jezus nakarmił 4 czy 5 tysięcy osób. Mógł sobie usiąść. Ale tego nie zrobił. Jezus był bardzo zdyscyplinowanym człowiekiem. Przed chwilą wielkie cuda się dzieją. Zaczyna się wielka służba. Rozmnożenie chleba. 4 czy 5 tysięcy osób. I to się kończy. Jezus idzie na górę. Jest sam na sam z Ojcem. I modli się. Drugi przykład. Ewangelia Łukasza, 6 rozdział, 12 werset. I stało się w tych dniach, że wyszedł na górę, aby się modlić i spędził noc na modlitwie do Boga. Myślę, że to nie była jedyna noc, którą Jezus spędził na modlitwie do Boga. Dlaczego tak robił? Dlaczego Jezus tak robił? Musimy zobaczyć, jak wielkie pragnienie było w Jezusie cały czas, aby mieć nieprzerwaną i niezakłóconą relację z Ojcem. To jest to, co każdy z nas ma osiągalne w swojej komorze. Czy ona będzie na górze, czy ona będzie w samochodzie, gdziekolwiek ona będzie. Ale to jest ten czas. To jest ten czas bycia sam na sam i dyscypliny życia. Chciałem zacząć od takiego tematu jak dyscyplina łaski, a dyscyplina prawa. Wiecie, bo bardzo dużo ludzi po swoim nawróceniu ucieka od jakiejkolwiek formy dyscypliny. Spotkali Jezusa i teraz uciekają, tak? Mają kompletnie wypaczone rozumienie, w ogóle pojęcia dyscypliny i łaski, tak jak wspominałem wcześniej. O co chodzi w ogóle w dyscyplinie prawa? W dyscyplinie prawa chodzi o to, żeby uzyskać coś dla siebie w zamian. Ale jedna bardzo ważna rzecz. Co ją napędza? Lęk. Dyscyplina prawa jest napędzana zawsze jakąś formułą lęku. Lęku. Ja znam masę osób. Masę. Mógłbym wymieniać tutaj przykłady ludzi. Ze świata, którzy są bardzo zdyscyplinowani. Każdy w miarę ogarnięty człowiek, tak, w świecie, wie, że aby coś uzyskać, tak, to musi być w czymś zdyscyplinowany. Tylko to, co im przyświeca, to jest cały czas jakaś forma strachu. Jak nie zrobię tego, to nie będę miał tego. Jak nie pójdę tam, to nie będę miał tego. Cały czas motywacją jest lęk. I ten lęk
powoduje, że człowiek zaczyna pracować w takich trybach dyscypliny. No w dyscyplinie łaski jest zupełnie inaczej. W dyscyplinie łaski chodzi o to, że chodzi o wdzięczność, chodzi o odpowiedzialność i o to, że chcesz. To ją napędza. To napędza zdyscyplinowane życie człowieka narodzonego z Bożego Ducha, który prawidłowo wzrasta w rozumieniu i w łasce. Nie lęk. Nie boisz się, że coś stracisz, bo wiesz, że masz. Ale im bardziej poznajesz Chrystusa, im bardziej wzrastasz, jesteś coraz bardziej wdzięczny. Stajesz się coraz bardziej odpowiedzialny i podejmujesz decyzję, że chcesz. Wiecie, kłamstwo diabelskie mówi ludziom po nawróceniu, tak? Skoro już należysz do Jezusa, skoro zasiadasz w Nim, w okręgach niebieskich, tak? To teraz możesz być rozlazły. Możesz być rozlazły. Należysz do Jezusa. Tak? Wiecie, i te strategie demoniczne, one podsuwają. Jednym seriale, innym mecze, innym ogródek, innym hobby. Wiecie, ja wiem, o czym mówię, bo ja byłem mały, miałem 8 lat. Budowałem relacje z moim ziemskim tatą. To wyglądało tak, że zaszczepił we mnie wszelkie formy kibicowania. Byłem też jako dziecko bardzo odrzuconym dzieckiem i bardzo zakompleksionym. Byłem prymusem w szkole i przy tym miałem tysiące zapisanych zeszytów wynikami. Znałem wszystkie kluby piłkarskie, łącznie do 5. ligi. Znałem ich składy, ich trenerów, ich budżety, adresy ich klubów. W ten sposób uczyłem się geografii, bo wiedziałem, gdzie jest jaki klub, czy jakich rzeczy, jakie miasto leży, tak? Bo wiedziałem sobie, że jest jakaś tam warta, to wiedziałem, że jest taki klub. To wszystko mnie dotyczyło tylko piłki nożnej. Koszykówki, hokeja, lekkiej atletyki, wszystkiego, co było dostępne. I tak sobie tym żyłem. Tak sobie tym żyłem, miałem w tym swój świat. Miałem taki kocyk w ogóle, bo to nie było tylko kibicowanie. Miałem taki kocyk, bo mój tata zespawał mi takie bramki piłkarskie w pracy. I one były przewleczone siatką od pomarańczy, to były bramki. Miałem już 12 lat. Już wiedziałem, że trochę się powinienem tego wstydzić, ale mimo wszystko rozkładałem to, jak nikogo nie było. Rozstawiałem to na ławie i grałem piłkarzykami mecze, zapisywałem wyniki. Do momentu, w pewnym momencie zacząłem zamykać okno, bo robiłem taką wrzawę, że się sąsiad zaczął z góry śmiać i pół bloku wiedział, że w ogóle jakieś takie... Ale tak byłem ogarnięty kibicowaniem. Dlaczego o tym mówię? Mówię o tym dlatego, że po nawróceniu, kiedy zacząłem sobie wzrastać, zaczęły pojawiać się różne właśnie takie sytuacje. Tak? Pewne nawyki, one we mnie zostały, tak? Oglądanie... Ja wiedziałem już, że chcę zarządzać swoim czasem, w ogóle, że chcę pewne rzeczy zmienić, ale powiem wam, jak rozumiem, ujarzmianie ciała i trenowanie duszy. Były takie sytuacje. Znaczy nigdy nie ustawiałem swojego dnia pod jakikolwiek mecz. To absolutnie nie. Ale było tak, że włączam i jest mecz. Ja nagle patrzę, moje ciało, moja dusza zaczynam się tak pięknie w tym czuć. W tym fotelu na to, co będzie. Wiesz, co robię? Wyłączałem telewizor. Nie będziesz oglądać. Nie będziesz. Tak trenowałem. W ogóle szok, wiecie, jakiś wygięty, zaczynam być, jak to przecież, to nie ma w tym nic złego. To jest pewne rozpasanie takie, to są takie bzdety. Życie innych ludzi. Życie tematami, które nie mają nic wspólnego z twoim życiem. Ile razy byliście na urodzinach, imieninach, spotkaniach, o których mówi się o niczym, o Trumpie, o Putinie, o polskim rządzie generalnie, ale ludzie nie potrafią mówić o sobie. To samo jest z tym kibicowaniem całym i z tymi zależnościami. Ludzie żyją, rozmawiają, tak? A życie jest generalnie w ruinie. Ja zacząłem to oglądać. Wiecie, to dobrze jest widzieć w ogóle też pewne nawyki. Ja przestałem w ogóle już oglądać praktycznie sport, ale zostało mi coś, czego nawet do końca nie byłem świadomy. Byłem jako świadomy. Na telegazecie sprawdzałem wyniki. I przyszedł do mnie syn. I mówi tak. Spojrzał na mnie. Mówi, tato,
Mówiłeś, że skończyłeś z wynikami. Z jednej strony mnie rozbawił, ale przekonał mnie, że jest to jakiś niepotrzebny zupełnie nawyk, tak? No po co mi to w ogóle? Tak? Włączam telewizor i sobie 30 sekund, ale po co? Po co, tak? Więc ja zdaję sobie sprawę, jak to jest. Więc wracając do samej kwestii dyscypliny, tak? Różnica między dyscypliną łaski a dyscypliną prawa nie jest w tym, co zewnętrzne, ale w motywacji. Z zewnątrz wszystko wygląda tak samo. Ktoś robi pewne rzeczy, nie znając jego motywacji, jakby nie wiesz, co go napędza. Może go napędzać lęk i funkcjonuje w systemie prawa, tak? Może go napędzać wdzięczność, motywacja i decyzje, które podjął po kierunku swojego życia, tak? Jedno i drugie jest dyscypliną. Chrześcijanie po swoim nawróceniu, ponieważ do tej pory cały czas napędzał ich lęk, boją się znowu tego i patrzą krzywo. Ale tak jak powiedziałem na początku, im bardziej wzrastam w łasce i wiem, że rozumiem ją coraz bardziej, tym bardziej jestem zdyscyplinowany i luźny przy tym. I w ogóle szczęśliwy. Definicje. Popatrzmy sobie. Biblia często mówi o wytrwałości. Prawda? Jak czytacie słowo, widzicie, że często ono się pojawia. Wytrwałość to konsekwentne dążenie do zamierzonego celu. Konsekwentne dążenie do zamierzonego celu. Konsekwencja z kolei to ciągłość w działaniu. A ciągłość to coś, co trwa bez przerwy lub stale się powtarza. Więc jeśli byśmy przeczytali w tym kontekście definicję wytrwałości, to mamy tak. Trwające bez przerwy lub powtarzające się stale działanie lub dążenie zmierzające do osiągnięcia zamierzonego celu. Wytrwałość. Trwające bez przerwy lub powtarzające się stale działanie lub dążenie zmierzające do osiągnięcia zamierzonego celu. Tak więc, wytrwałość zawiera w sobie dyscyplinę. Dyscyplina jest częścią wytrwałości. Ona się w niej zawiera. Jest jej częścią. Dyscyplina. Dyscyplina. Wiecie, kiedy z końcem czerwca zakończyłem swój taki pierwszy kontrakt wyjazdowy, że częściowo byłem kilka dni w tygodniu w innym mieście, a kilka dni tu w Warszawie. Mój dzień wyglądał tak, podczas pobytu tam, zresztą nie tylko podczas pobytu tam, ale również tutaj. Pobudka między 4 a 5. Zawsze, kiedy się budzę, mam świetny czas z Panem. Zawsze, ja kiedyś na początku tego nie rozumiałem, ja dopiero później w przypowieściach Salomona zobaczyłem, że mądrość mówi po przebudzeniu. I ja bardzo wiele słów objawień, ponieważ od momentu, kiedy się budzę, jestem skierowany na Niego. Moja dusza, moja głowa nie są skalane jakimiś rzeczami w ciągu dnia. Jestem czystym, patrzę prosto przed Niego i bardzo dużo jestem w stanie przyjąć. Będąc tam, chodziłem również na siłownię. Wyczaiłem, że siłownia jest od 6. Zacząłem chodzić tam na 5:50, bo mniej więcej o tej godzinie otwierali. I ja idąc tam, byłem już w stanie modlitwy, ponieważ wstałem, obudziłem się, modliłem się, ubierałem się, szedłem na tą siłownię. Pierwsze 2 razy, jak wszedłem, czułem się trochę nieswojo. 5:50, technoupie, na maksa. Nie mam żadnych słuchawek. Gdzie wielka siłownia, tam 2,5 tysiąca metrów kwadratowych, tam z 10 osób to techno. Ale mniej więcej od trzeciego dnia, od trzeciego razu jak tam byłem, ja zdałem sobie sprawę, że ja w ogóle nie słyszę tego techno. W ogóle nie słyszę tej muzyki. Nie mam żadnych słuchawek. Wchodzę tam, wiem po co tam idę, ćwiczę i jedyna rzecz, na którą odkładam obciążenia, czy przestaję ćwiczyć, albo robię trochę dłuższą przerwę, to wzięcie telefonu i wpisanie w notatce objawienia czy myśli, która do mnie przychodzi. Łupię techno, głośno ustawione. Ja ćwiczę i jestem w ogóle w kontakcie z Bogiem. I dostaję odpowiedzi, dostaję rzeczy, dostaję kierunki, dostaję jakby... Wiem dalej, wzrastam w takich okolicznościach.
Wiecie, w ogóle, a propos siłowni, to tak jeszcze generalnie powiem, bo ja poszedłem na siłownię po raz pierwszy, jak miałem kilkanaście lat, mniej więcej byłem tego wzrostu, ale miałem wąskie plecy i barki i zapadniętą klatkę. I ponieważ czułem się słaby, byłem bardzo taki poniżony, ale zawsze zakładałem maski, chciałem być silny, chciałem być duży. Myślę, że rzadko kto przed dowodzeniem zaczyna chodzić na siłownię, ma jakby zdrową motywację i zdrową głowę. Ja na pewno nie miałem. Ale przy tym byłem bardzo słaby. I się jeszcze tego mocno wstydziłem, bo jak zacząłem ćwiczyć kiedyś, pierwszy raz poszedłem z moim kolegą, byłem duży, miałem 35 kg łącznie założone gryfu, 20 i gryf. I opuściłem do połowy, wziąłem dwa razy. I ten kolega zaczął się ze mnie śmiać. To we mnie się w ogóle już załadowało tyle rzeczy. Ja to byłem czerwony jak świnia. I ja postanowiłem, że ja w ogóle będę ćwiczył w ukryciu. Wiecie, jak ja robiłem? Naprawdę, ja robiłem takie cyrki. Ja robiłem klatkę, tylko jak nikt nie widział. Bo wtedy mogłem zrobić na tych 35 kg, a jak to, i położyć, podrzucić pod wiewiki, jak skończyłem serię. I se chodzę. Naprawdę, na maszynie miałem 40 kg, robiłem serię, jak kończyłem serię, zmieniłem na 80 i se chodzę, jak ktoś przyjdzie. Ja później zacząłem, wiecie, te rzeczy oglądać. Nie? I teraz jak ja wychodzę na tą siłownię, ja widzę, ile jest cielesności, ile jest seksualności, tak? W ogóle jak się ludzie ubierają, jak się prężą, po co? Ja pamiętam to, bo generalnie kiedyś byłem bardzo skoncentrowany na tym, co widać w lusterku w ogóle, co mi tutaj ktoś obserwuje, to było dla mnie ważne. Dzisiaj idę tam w zupełnie innym celu. Jestem skoncentrowany na modlitwie, jestem w stanie modlitewnym. Ale też nie wpisuję się w cały ten rok. Potajemnie, moja żona nie widzi. Zakładam spodenki i koszulki, które nosiłem, jak ważyłem 140 kg. I wpisuję się w ten nurt, gdzie wszyscy w ogóle... Jeden kolega pomaga drugiemu założyć koszulkę, żeby klatka sterczała. Chodzę w spodenkach, które wyglądają jakby albo kupę zrobił w majtki, albo w kieruchę, bo są takie opuszczone. I koszulki, które są workowate. Bo nie po to tam idę i nie wpisuję się również swoim strojem w ten nurt. Nie po to tam jestem. To tak, tylko a propos siłowni, tak? Jeśli chodzi o dyscyplinę, ja generalnie zachęcam was, mniej więcej 2,5 roku temu prowadziłem takie warsztaty z zarządzania czasem i z zarządzania zadaniami. To jest bardzo ważna rzecz. Nikt z nas póki co nie rozciągamy dnia powyżej 24 godzin. Ale my podejmujemy decyzję, tak, jak zarządzamy swoimi zadaniami. Jak zarządzamy. Pamiętacie, tam robiłem taki podział, to jest bardzo dobre ćwiczenie, na zadania ważne, pilne, ważne, niepilne, nieważne, pilne i nieważne, niepilne. Ja przypomnę tylko, gwarantuję każdemu z was, że jeśli zaczniecie stosować prosty podział, zaczniecie się przyglądać temu, co faktycznie robicie, tak, o 20% z marszu poprawicie swoją efektywność, swoich zadań. Ale może się okazać, że braknie czasu na to, żeby mecz obejrzeć. Albo serial. Nie ma zdanie pilne. Nie ma innej kategorii. Także zachęcam, żeby popatrzeć. Okej, o dyscyplinie w Starym Przymierzu. Ja teraz celowo w tych fragmentach, które będę czytał i będzie mowa o wytrwałości, będę czytał dyscyplinę. Żebyśmy bardziej sobie uświadomili, skoro ona jest częścią wytrwałości, jak ona jest ważna. Druga Mojżeszowa, 14-13. To jeszcze wam opowiem, tak przy okazji, jako anegdotę. Kiedyś miałem taki bardzo duży lęk w sobie, że gdybym miał coś powiedzieć i zacytować słowo z Biblii, to nie będę mógł tego znaleźć. I że się może okazać, że tam jestem taki lądny. Nie wiem, pamiętam, że jeden z pastorów, którego znałem kiedyś na spotkaniu, powiedział tak: otwórzcie księgę Nostradamusa. I sporo osób zaczęło szukać w Starym Testamencie, tak? A mi się w tym momencie lęk załatwał, żeby nie zrobił podobnie. Ale kiedy czytasz z różnych stron, powiem wam bardzo praktyczną rzecz, którą zacząłem sobie stosować. Bo to w ogóle nie to jest ważne. Czy to znajdziesz wtedy, czy ty żyjesz, czy jest
wbite w ciebie to słowo, czy ty nim żyjesz, czy je wykonujesz, a nie na której stronie. Teraz, żeby nie szukać, jak mam notatki, to sobie zapisuję, na której stronie. 77 strona. Druga Mojżeszowa 14:13. Na to rzekł Mojżesz do ludu: nie bójcie się, wytrwajcie. Czyli nie bójcie się, bądźcie zdyscyplinowani. A zobaczycie pomoc Pana, której udzieli wam dzisiaj. Egipcjan, których dzisiaj oglądacie, nie będziecie już nigdy oglądali. Nie bójcie się, bądźcie zdyscyplinowani. Czyli nie bądźcie rozlaźni, tak? Nie panikujcie, nie bójcie się i trwajcie w tym, w dyscyplinie. Bądźcie w tym. Czwarta Mojżeszowa, 32:12. Czwarta Mojżeszowa, 32:12. Może od 11. Zaiste ci mężowie, którzy wyszli z Egiptu od 20 lat i zeszli, nie ujrzą tej ziemi, którą poprzysiągłem Abrahamowi, Izaakowi, Jakubowi, ponieważ niezupełnie byli mi posłuszni. Z wyjątkiem Kaleba i Jozuego, którzy wiernie wytrwali przy Panu. Z wyjątkiem Kaleba i Jozuego, którzy wiernie wytrwali w zdyscyplinowaniu przy Panu. W zdyscyplinowaniu wytrwali. Już w Starym Testamencie znajdujemy wiele przykładów tego, co Bóg mówi o dyscyplinie. Przyjrzeliśmy się też na to, co mówił Jezus na temat dyscypliny. Ewangelia Mateusza 10:22. I będziecie w nienawiści u wszystkich dla imienia mego. Ale kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. I będziecie w nienawiści u wszystkich dla imienia mego. Ale kto będzie zdyscyplinowany do końca, ten będzie zbawiony. Oczywiście nie mówimy tutaj o zbawieniu w rozumieniu pójścia do nieba. Mówimy tu o zbawieniu w zakresie osiągania nieba na ziemi. Tak? Osiąganiu sukcesu, jedynego rozwiązania zamierzonego na krzyżu, tak? Dla nas, podczas naszego pobytu i pielgrzymowania tu na ziemi. Kto będzie zdyscyplinowany do końca? Zobaczcie, jak wiele pojawia się takich inicjatyw humanistyczno-religijnych i innych strategii, żeby człowieka w którymś momencie uśpić, wysadzić, zainteresować czymś z boku. Jakaś taka bocznica, żeby się włączyła. Kto wytrwa w zdyscyplinowaniu, ten będzie zbawiony. Podobnie Marek, tak? W Ewangelii Marka. Kto wytrwa, będzie zdyscyplinowany do końca, ten będzie zbawiony. Kto będzie zdyscyplinowany do końca. Dalej, Ewangelia Łukasza 8:15. A to, które padło na dobrą ziemię, oznacza tych, którzy szczerym i dobrym sercem, usłyszawszy słowo, zachowują je i w wytrwałości wydają owoc. A to, które padło na dobrą ziemię, oznacza tych, którzy szczerym i dobrym sercem, usłyszawszy słowa, zachowują je i w zdyscyplinowaniu wydają owoc. Owoc wydajemy w zdyscyplinowaniu. W zdyscyplinowanym życiu. Ewangelia Łukasza 21:19. Przez wytrwałość swoją zyskacie dusze wasze. Przez zdyscyplinowanie uświęcamy nasze dusze. To, co Bóg mówi od początku w tym Kościele, jest jakby cały czas. Duch Święty mieszka w nas, w naszych duchach. Mieszka mądrość,
miłość. Natomiast, aby nasze dusze realnie były uświęcane, nasze życie musi być zdyscyplinowane. Zobaczcie, to jest wprost napisane. Przez zdyscyplinowanie swoje zyskacie dusze wasze. Przez zdyscyplinowanie. Jeszcze jeden fragment przeczytam. Ewangelia Jana, 8 rozdział, 31 werset. Mówił więc Jezus do Żydów, którzy uwierzyli w Niego. Jeżeli wytrwacie w Słowie Moim, co to znaczy wytrwać w Słowie Moim? Czyli jeżeli będziecie zdyscyplinowani w Jego proklamowaniu i w Jego wykonywaniu, prawdziwie uczniami Moimi będziecie. Zobaczcie, jeżeli wytrwacie w Słowie Moim, jeżeli będziecie zdyscyplinowani w proklamowaniu mojego Słowa, i w wykonywaniu mojego słowa prawdziwie uczniami moimi będziecie. Co zatem cechuje ucznia? Co go definiuje? Wytrwałość, a zatem dyscyplina. Uczeń Jezusa to człowiek dyscypliny. Uczeń Jezusa to człowiek, który jest zdyscyplinowany. Który jest wytrwały. Jeżeli wytrwacie w Słowie Moim, będziecie zdyscyplinowani w Jego proklamowaniu i wykonywaniu. Prawdziwie uczniami moimi będziecie. To jeśli chodzi o słowa Jezusa. Teraz przyjrzyjmy się na listy. Co w listach? Jakie słowa a propos dyscypliny kierowane są do Kościoła? Ja podzielę to na dwie części. Na dwie części, które najbardziej nas dotyczą. Pierwsza rzecz to dyscyplina modlitwy. Dyscyplina modlitwy. Kochani, Rzymian 12:12. Rzymian 12:12. W nadziei radośni, w ucisku cierpliwie, w modlitwie wytrwali. W modlitwie zdyscyplinowani. Tacy mamy być. Nie modlitwa od przypadku do przypadku. Jak będę miał ciarki po plecach, jak będzie fajne uwielbienie. W modlitwie zdyscyplinowani. Zdyscyplinowani. Kolosan 4:2. W modlitwie bądźcie wytrwali i czujni z dziękczynieniem. Czyli jacy w modlitwie mamy być? Zdyscyplinowani. Paweł w każdym liście pisze wprost, że Kościół musi być zdyscyplinowany. Musi być zdyscyplinowany. W liście do Efezjan, 6 rozdziale, 18 wersecie. W każdej modlitwie i prośbie zanoście o każdym czasie modły w duchu i tak czuwajcie z całym zdyscyplinowaniem i błaganiem za wszystkich świętych. W każdej modlitwie i prośbie zanoście o każdym czasie modły w duchu i tak czuwajcie z całym zdyscyplinowaniem i błaganiem za wszystkim świętym. Wiecie, ja sobie bardzo mocno przyjąłem pewne rzeczy do swojego życia, które usłyszałem po nawróceniu, pewne prawdy Boże, które przyjąłem. Jestem człowiekiem, który modli się w zdyscyplinowany sposób. Bardzo często modląc się ustanawiam pewne rzeczy. Ustanawiam. Korzystam z autorytetu. Ustanawiam. Od czasu, kiedy mówię amen, wiem, że mam. Wiem, że mam. Więc moje modlitwy w tym temacie nie są już modlitwami ustanawiania, ale moje modlitwy są modlitwami dziękowania za to, co mam. Dziękowania. Jestem cały czas skierowany. Wiem, że mam. I dziękuję. Nie oczekuję. Nie jestem w nadziei, tylko wiem, że mam. Wiem, że mam. Tak? Ale zdarzało się
kilkukrotnie, że ustanowiłem coś. I w pewnym momencie pojawiła się troska. Troska. Ja bardzo poważnie traktuję Słowo Boże. W ogóle nauczane Słowo traktuję jak Słowo Boże, nie jak Słowo Ludzkie. To troska unieważnia modlitwę. Więc kiedy namierzam w sobie troskę, po pierwsze, pokuta. Pokutuję z tego, że się troszczyłem. I dwa, ustanawiam i dziękuję. Tak wygląda mój system modlitewny, tak? Ja nie będę opowiadał o nim szeroko, tak? Poruszyłem tylko część jakby ustanawiania. Ale cały czas jestem skoncentrowany na, jestem w stanie modlitwy. Czyli pierwsza rzecz, ustanawiam, później już dziękuję. Dziękuję, że mam. Kiedy pojawia się troska, pokuta, ustanowienie i dalej dziękczynienie. Wszystko wraca do normy i do prawidłowego rytmu. I druga rzecz, która jest bardzo ważna, tak naprawdę ta dyscyplina, która nas dotyczy, to jest z jednej strony ta dyscyplina modlitwy i z drugiej strony to jest dyscyplina wiary. Hebrajczyków 10 rozdział 35-37. Nie porzucajcie więc ufności, wiary waszej, która ma wielką zapłatę, albowiem wytrwałości, zdyscyplinowania wam potrzeba, abyście, gdy wypełnicie wolą Bożą, dostąpili tego, co obiecał, bo jeszcze tylko mała chwila, a przyjdzie ten, który ma przyjść i nie będzie zwlekał. Nie porzucajcie więc wiary waszej. Nie porzucajcie, bo ma ona wielką zapłatę. To jest waluta. Albowiem zdyscyplinowania wam potrzeba, abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą, dostąpili tego, co obiecał. Kiedy trwam w wierze o coś, to wiem, że trwam w wierze, bo jestem spokojny. Nie denerwuję się, nie martwię się, jestem spokojny. Bo wiem, że mam. Kiedy pojawiają się sytuacje, zaczynam szukać alternatywy. O coś się pomodliłem, coś ustanowiłem, coś przyjąłem wiarą, coś zbudowałem wiarą, a zaczynają moje myśli w ogóle krążyć wokół jakichś takich alternatywnych rozwiązań, tak? Przeklinam duchy niedowiarstwa w swoim życiu, czyli znowu pokutuję z tego, pokutuję i wracam do miejsca wiary. Jestem dzisiaj przekonany o tym, że dyscyplina wiary i dyscyplina modlitwy to są bardzo ważne kwestie dotyczące w ogóle i naszego rozwoju, tak? I osiągania rzeczy, osiągania zbawienia poprzez nasze dusze, osiągania manifestacji z krzyża, z tego, co się wykonało. I dyscyplina modlitwy, i dyscyplina wiary. Podsumowując, bo nie chcę dzisiaj długo na ten temat mówić, ale chciałem o tym powiedzieć z uwagi na to, że uważam, że jest sporo niezrozumienia, jeśli chodzi o to, co odpoczywa, które części nas odpoczywają. Zdyscyplinowane życie to podstawowa cecha ucznia Jezusa. Musimy jakby mieć pełną tego świadomość. Jeśli jesteśmy uczniami, nasze życie jest zdyscyplinowane. I to można łatwo zobaczyć. To zdyscyplinowane życie, czyli nasze decyzje w ogóle, o tym, że chcemy żyć w zdyscyplinowany sposób, że zaczynamy robić z tym porządek, prowadzi do osiągania przez nas dojrzałości i w ogóle wzrostu w uświęceniu duszy. Najpierw jest decyzja w ogóle, że tego chcemy, że chcemy żyć w ten sposób. No ale nie każdy takiego życia chce. I nie każdy takiego Boga chce. Bo zobaczcie, jak to się ma do tej quasi wolności, co brzęczy cały quasi Kościół, tak? Jak to się ma?
powiem to, co powiedziałem na początku. Mówię to z pełną odpowiedzialnością świadomości tych słów. Im bardziej wzrastam w łasce, tym jestem bardziej zdyscyplinowany. Nie potrzebuję do tego żadnych zewnętrznych stymulatorów. Nie robię tego dlatego, żeby się komuś przypodobać, bo i tak nikt nie wie, jak żyje. Ale jestem wdzięczny za życie, za miejsce, w którym jestem. Jestem też odpowiedzialny. I podjąłem decyzję, że chcę. Czasami nie rozumiejąc, gdzie dalej idę i co to będzie dalej jakby oznaczało. Ale zobaczyłem tą prostą rzecz, że to spowodowało wzrost mojej dyscypliny. Czas się nie wydłużył. Są 24 godziny na dobę, ale ja jestem w stanie zrobić dużo więcej produktywnych rzeczy. Jestem w stanie pociągnąć kompletnie nowe miejsce do pracy, jeszcze kilka innych rzeczy i być w relacjach duszpasterskich, w ogóle w jakichkolwiek kontaktach. I przy tym jeszcze mieć czas na inne jakieś bieżące rzeczy, tak? Na życie z żoną, na wychowanie dzieci. Kiedyś jak to zestawiałem, nie widziałem na to miejsca. Podjąłem decyzję. Patrzyłem na Jezusa. Zaczęła rosnąć we mnie wdzięczność i odpowiedzialność. I okazało się, że w tej dyscyplinie można zdecydowanie więcej pogodzić. Nigdy nie brakuje mi na czas z Bogiem. Wiecie, On się zmienia. Kiedyś siedziałem przez rok czasu w domu, mój czas i moja komora wyglądały inaczej. Zawodowo odpoczywałem. Miałem bardzo dużo czasu na czytanie, na bycie samemu. Dzisiaj tu zdecydowanie bardziej się przemieszczam. Ale relacja z Bogiem nie jest mniejsza. Jest w innych sytuacjach, tak? Czy w pracy, czy na siłowni, czy w drodze. Natomiast pewne rzeczy wyeliminowałem, a pewne eliminuję. Takie, które właśnie tak jak mój syn mi pokazuje, pewne nawyki, które mi niosą życie. Ja was zachęcam do tego, aby spojrzeć też na swój rytm funkcjonowania. Często nie zdajemy sobie sprawy, skoro przed nawróceniem przez kilkanaście, kilkadziesiąt lat wykonywaliśmy pewne czynności, spotykamy Jezusa, a my je nadal robimy. I tłumaczymy, że nie możemy więcej. Sami się okłamujemy, wiecie, bo to jest w ogóle pokłamywanie samego siebie. To często jest. To są błędy. Wiecie, to jest grzech. I też często nie chcemy tego oglądać, bo nie chcemy tego nazwać grzechem. Zachęcam was do tego, żeby spojrzeć na zadania, pokategoryzować je, ważne, pilne, ważne, niepilne. Tutaj mamy zawsze te strategiczne czynności. Jeśli w ważnych, pilnych będziesz miał relację z Ojcem, będziesz miał życie modlitewne, trwanie w wierze, to zobaczysz, jak wykorzystasz ważne, pilne, ważne, niepilne. Braknie ci czasu, odetniesz te wszystkie, które są nieważne. Czy one są pilne, czy one są niepilne. Odetniesz je. Podejmij decyzję. Na tą decyzję spłynie moc. Przestaniesz tu w ogóle zwracać na to uwagę. Hebrajczyków 12:1. Przeto i my, mając około siebie tak wielki obok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy zdyscyplinowani w wyścigu, który jest przed nami. Zdyscyplinowani. Ale w dyscyplinie łaski. W dyscyplinie łaski. Nie w dyscyplinie prawa. Nie w lękach. Muszę biec. Bo czegoś nie będę miał. Masz. Kiedy budujesz swoją tożsamość, kiedy realnie wzrastasz w Bogu, wzrastasz w dyscyplinie łaski. Biegnijmy zdyscyplinowani w wyścigu, który jest przed nami. Trzy słowa Jezusa.
Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was, abyście szli i owoc wydawali, aby owoc wasz był trwały. W ogóle, aby wydawać owoc. I aby owoc mógł być trwały. Dlatego niezbędna jest dyscyplina życia. Nie da się od przypadku do przypadku. Od strzału do strzału. Konsekwencja. 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 Taka puenta na koniec, jeśli biorąc pod uwagę to, że jest czas urlopów przed nami, to pamiętajmy, że niedzielę w czasie urlopów, że w modlitwie i w wierze nie bierzemy urlopów. Amen. To jest tak mało popularne słowo w kościołach charyzmatycznych. A my do wszystkiego tak doszliśmy w naszej służbie. Do wszystkiego tak doszliśmy. No tak. No to ładnie wszystko wygląda z zewnątrz, ale jak na przykład by ktoś zobaczył na harmonogram dnia, który prowadzimy od lat, tylko na harmonogram naszego dnia, ja już nie mówię gdzieś dalej, nie? No by ludzie zobaczyli, jak to w ogóle funkcjonuje. Każda dziedzina, jaką się weźmie, jeżeli nie będzie dyscyplinowana, nic nam nie będzie, nic. Nic nam się nie będzie działo. Po prostu. Nie bójcie się tego, bo to naprawdę, wiecie, jak łatwo się patrzy na bohaterów. Że jeszcze raz przytoczę trenera Sylwestra Stallone w filmie Rocky. On mówi ciekawą rzecz, mówi, żeby przetrwać 45 minut na ringu, żeby przetrwać 45 minut na rynku, trzeba trenować 45 godzin. Rozumiecie? Kilka tygodni po 10 godzin dziennie. No to fajnie wygląda, jak wychodzi bokser, wali parę razy, a wziął go tam, wiecie, rozwalił. A to trzeba wcześniej się zarżnąć. Jak my chcemy zobaczyć efekt, tak? To musimy się zarzać. Ludzie mówią, bo często ludzie na przykład dzwonią i mówią, pomódl się. A ja mówię, dlaczego ty uważasz, że ja się lepiej modlę od ciebie? Czemu ty uważasz, że ja mam, bo ludzie dzwonią i mówią, pomódl się, bo myślą, że mnie to Bóg wysłuchuje, a jego to Bóg nie wysłuchuje. To jest bzdura. To jest bzdura. Ale na przykład ja się mówię, dobrze, pomodlę się. I za jakiś czas człowiek dzwoni, słuchaj, super, ta rzecz się wydarzyła. Tylko, że to jest bardzo ważne, bo ja to robię w zdyscyplinowany sposób. Ja mam, u mnie funkcjonuje system modlitwy. Kiedy ja w mojej modlitwie, tak, przeciwstawiam się diabłu, to ja się przeciwstawiam z całą siłą, jaką ja posiadam. W ogóle, żeby modlitwa działała, to się musisz w niej spalić, wiesz, o tym. Spalić. Po prostu. Przespalić się trzeba. Jak ludzie przychodzą, powiedzą, dzień dobry, Panie Boże, do widzenia, Panie Boże. To myślę, że to pomodliłem się. Dyscyplina. Bardzo was proszę, weźcie to poważnie. Bądźmy ludźmi, którzy biegną w zdyscyplinowaniu. W tym planowany sposób. Jakby chodzi o to, żebyś nie dał się zatrzymać. Żebyś nie powiedział jutro, pojutrze, za tydzień, za miesiąc, tak? Że mi się nie chce. W ogóle, jeśli człowiek wycofuje, to z dyscypliny wypada. Rozumiecie? To tak nie działa. Pomódlmy się o to. Wstańmy, proszę. Ojcze, modlimy się. Ja chcę, Ojcze, żeby świadomość dyscypliny w życiu była na bardzo wysokim poziomie, Ojcze, w tym Kościele. Ojcze, ja modlę się, aby każdy z nas był pełen świadomości, że zdyscyplinowane życie jest motorem naszego funkcjonowania w Twoim Królestwie. Duchu Święty, Ty, który działałeś w Jezusie, gdy szedł na górę i modlił się po nocach. Modlę się, żebyś w ten sposób dotykał nas,
to powstawały w nas takie pragnienia, jak w nim wtedy. Ojcze, ja chcę, żeby w każdym człowieku tutaj powstało pragnienie funkcjonowania w pełni dyscypliny Twojej, Ojcze. Ojcze, i my wydamy wielokrotny plon w wyniku tego. W imieniu Jezusa. Amen.